Bardzo witam wszystkich obecnych. Od wielu osób dowiedziałam się, że mnie na YouTubie poznali, a teraz się poznamy osobiście. Chciałam właśnie temat dzisiaj szczegółowo omówić, żeby obalić zabobony, jakie w Polsce są powszechne, że wszystkie religie dobre, że wszystkie do Boga prowadzą i że wszystkie o Bogu mówią. To znaczy, czy tak nazywają, czy tak nazywają, wszystko jedno, bo Bóg jest jeden. Prawdą, że Bóg jest jeden. I druga prawda jest, że nie ma wielu bogów, tylko Bóg jest jeden. Tylko jest wielu fałszywych postaci, które ludzie uznają za Boga. Krishna, Budda, dzisiaj Maitreya, Sai Baba, Polacy nawet uwierzali, że to Bóg. Inni mówią znów, że Bogiem jest jakaś siła kosmiczna, taka czy inna. Prawdą jest, że Bóg jest jeden, tylko fałszywych bogów jest dużo. I dlatego, jeżeli ktoś mówi, że proszę siostry, on nawet jak się modli do Kryszny, ale ma na myśli Boga, ma na myśli, ale fałszywe imię Panu Bogu przypisuje. Ja przypominam czasy, kiedy ja byłam jeszcze w szkole, kiedy byłam w sanatorium, miałam gruźlicę kręgosłupa, więc w izolacji od rodziny wciskali nam w sanatorium różne błędy i między innymi była wychowawczyni, która uczyła modlitwy do Stalina. Zakazane były inne modlitwy, ale modlitwy do Stalina. Dziękowaliśmy Stalinowi, że żyjemy, bo gdyby Stalin nie pokonał Hitlera, to byśmy byli wystrzelani, bośmy byli gruźlikami. Wobec tego dziękować jemu za życie. No, pukać się w głowę. Ale ktoś powie tak, wszystko jedno jak zwał Pana Boga. Myśmy mieli na myśli Boga. Dobrze, ja miałam na myśli Boga, ale czy rzeczywiście Bogu nie ubliżało nazywanie go Stalinem? Proszę mi dać odpowiedź. Ja miałam na myśli Boga, tak. Bo będąc dzieckiem, to było sanatorium dla gruźlicy kostnej dla dzieci, ja nie miałam filozofii skończonej czy teologii. Miałam na myśli Boga, ale nazywając go Stalin, ubliżałam Bogu. Oczywiście ja nieświadomie, ale wychowawczyni. I teraz, jeżeli się nazywa Boga Krishna, Budda, Maitreya, ubliża się Bogu. Bo jeżeli ja to imię przypiszę Bogu, to znaczy, że cała historia związana z tym imieniem, z tą postacią, jest przypisana Bogu. I teraz, jeżeli ja na przykład będąc w Indiach i szczegółowo rzeczywiście interesowałam się tamtymi religiami, bo wyjechałam w latach 60., konkretnie 67. rok, kiedy wyjechałam, miałam wtedy 29 lat, także nie wyglądałam jak teraz, ale w każdym razie interesowałam się, na jakiej podstawie tamci ludzie wierzą. I teraz, jeżeli ja czytam w literaturze indyjskiej, że Krishna kradnie, jako chłopiec, jako dziecko, cwaniak taki był, magicznie kradł. Jeżeli ja czytam w literaturze, że Krishna jak podróż był pięknym młodzieńcem, wobec tego grał na flecie, w nocy uwodził kobiety. Kobiety rwały do gaju, gdzie Krishna grał i napisane jest, uszczęśliwiał je bardziej niż ich mężowie. Teraz jeżeli ja czytam dalej, że Krishna się chciał dostać na dwór, a ponieważ spotkał pana, który na dworze pracował, napisane jednym ciosem pozbawił go głowy. No oczywiście bohater, bo Bogu wszystko wolno. Teraz czy ja mogę takim imieniem nazywać Boga, który jest święty, który jest doskonały, który jest moim stwórcą, żeby takie imię temu Bogu dać. Bo można nazywać Boga różnie. No, jeden nazywa wszechmocny, drugi nazywa miłosierny, trzeci nazywa nieśmiertelny, ale to nie jest imię jakiegoś człowieka, czy imię jakiegoś bożka. I dlatego ja bardzo ostrzegam przed takim zabobonem, że to wszystko jedno jak Boga zwał. Nie nadawać Bogu imion, które niosą historię życia jakiegoś człowieka czy zwierzęcia, bo na przykład widziałam ludzi, którzy się do krowy modlą. No, nie nadawać Bogu takich pieczęci fałszywych. I dlatego ja dzisiaj chciałam właśnie wykazać, że jest tylko
jeden Bóg człowiek, Jezus Chrystus. I ktoś mi na przykład ze studentów tak mówi: siostro, jedni uważają Budda, że to Bóg, inni uważają Kryszna, że to Bóg, my uważamy, że to Jezus to Bóg, ale to człowiek i to człowiek i to człowiek. Dobrze, ale weźmy historię tego człowieka, tego człowieka, tego człowieka. Dalej, ktoś mi mówi tak, ale Bóg mógł wiele razy przyjąć ciało człowieka. Raz się urodził jako Budda, umarł. Po iluś tam latach urodził się jako Kryszna, dobrze, umarł. Potem się urodził jako Jezus, no też umarł. O tym, że zmartwychwstał, to się nie mówi. Dalej, teraz żyje jako Maitreya w Ameryce. Gdyby to był ten sam Bóg, który wiele razy przyjmował ciało ludzkie, to by nie mówił sprzecznie. Jeżeli Budda uczy, że życie człowieka to jak świeca, która się pali, 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 spali się cała, zgaśnie, śladu nie ma. Czyli w sumie po śmierci nie ma nic, według dokładnej definicji Buddy. On mówi o uszczęśliwianiu się w tym życiu. Wpadnij w trans, w nirwanę, szczęście osiągniesz, ale nie po śmierci. On po śmierci nie obiecuje życia. Dalej, jeżeli z kolei Kryszna mówi, że dusza zmienia ciało, tak jak człowiek zmienia ubranie. Małe dziecko ma mały rozmiar ubrania, potem rośnie, to musi mieć większe ubranie. To dusza tak, coraz to jest doskonalsza i coraz to zmienia ciała. Jest reinkarnacja. To mówi Kryszna. Teraz, jeżeli ja biorę Jezusa, Jezus mówi, że żyjemy tylko raz. U świętego Jana jest wyraźnie w Ewangelii napisane, że wszyscy ludzie zmartwychwstaną, ale jedni do zbawienia, inni do potępienia, w zależności jakie było ich czyny. Czyli żyjemy i umieramy tylko raz, według nauki Jezusa. Teraz proszę bardzo, ja pytam, gdyby to był ten sam Bóg, który miał wiele razy ludzkie ciało, tak jak chcą ludzie z New Age'u argumentować, to ten sam Bóg nie mógł raz mówić, że po śmierci nie ma nic, drugi raz mówił, że po śmierci dusza ciągle zmienia ciała, trzeci raz mówił, że po śmierci stajemy na sądzie boskim. W końcu gdzie mówił prawdę? A więc w końcu niemożliwe, żeby to był ten sam Bóg, bo są sprzeczne wiadomości. W takim razie, która jest prawda? Bo tu je mówi, że nie ma nic. Dalej mówi, że się wiele razy rodzi, umiera. Innym razem, że jest sąd, albo zbawienie, albo potępienie. W końcu, gdzie jest prawda? I ja chcę dzisiaj właśnie wykazać, jak poznać prawdę, bo wtedy trzeba na tym się oprzeć i w życiu się do tego stosować, żeby rzeczywiście po śmierci osiągnąć to, co jest prawdą, czyli albo zbawienie, albo odpadnięcie, albo potępienie. Jest prawdą czy nieprawdą, prawda? Czyli ktoś mówi tak, a mnie się podoba reinkarnacja. Może się komuś podobać, ale Pan Bóg się nie będzie stosował do jego upodobania. Jemu się podoba reinkarnacja, to się jeszcze raz urodzi. Tamtemu się nie podoba życie na ziemi, zniknie. Nie tak, że nam się podoba, czy się nie podoba. Prawda jest jedna. Ktoś, komu się podoba reinkarnacja, umrze i stanie przed Bogiem. Wcale nie będzie się wcielał jeszcze raz, choć myślał, że się wcieli. I proszę Państwa, ja widzę w Polsce ludzi, którzy byli niby ateiści, ja mówię niby, bo mówili nie ma duszy, nie ma Boga, nie ma. Ale dzisiaj ci ludzie, którzy kiedyś do partii się wpisali, dzisiaj są powiedzmy w moim wieku i stoją nad grobem. I teraz woleliby jeszcze raz się urodzić. No to może reinkarnacja jest prawdą. Może, ale nie jest prawdą. I właśnie się bardzo oszukają po śmierci, kiedy zobaczą, że to nie jest prawdą. I dlatego na jakiej podstawie ja mówię, że Jezus rzeczywiście jest prawdziwy Bóg człowiek. Więc jeżeli Bóg, to mówi prawdę. Jeżeli mówi prawdę, to trzeba się z tym liczyć. I jeszcze jedno chciałabym tutaj, jeszcze takie w dyskusji z młodzieżą, które... Ktoś mi mówi tak, siostro, no ale jeżeli ktoś tam jakiś w buszu murzyn, czy tam gdzieś, to co, do piekła pójdzie? Ja mówię, nie. Ktoś, kto nie wie, nie odpowiada.
napisane nawet w dokumentach soborowych. Kto bez własnej winy nie zna Chrystusa i Kościoła, bez własnej winy, nie ten, kto się pokłócił z księdzem i zapisał się do sekty, nie ten, co uciekał z religii, kto bez własnej winy nie zna, a drugi warunek, a całym sercem szuka Boga, chciałby Go znać. I tak jak sobie wyobraża, tak jak myśli, stosuje się do tego, kiedy myśli, że Bóg tak chce, może być zbawiony. Jak jeżeli ja na przykład patrzyłam na Hindusa, który się modli do krowy. Nie wszystkie krowy są święte, ale są takie, które uważane są za święte. I taka krowa na swobodzie sobie chodzi i teraz Hindus głaszcze tą krowę, całuje sobie dłoń, graszcze. Za co ten człowiek miałby być potępiony, kiedy on szczerze myśli, że on Boga czci? Ale katolik? Proszę Państwa, ruch Hare Krishna to jest ruch czcicieli świętych krów. Tylko w Polsce jeszcze ludziom na Woodstocku nie przyprowadzili krowę, żeby się tej krowie kłaniali, bo by jeszcze to nie załapało w Polsce. Na razie Hare Krishna ładnie wygląda. Ale właśnie jeżeli ktoś wierzy, to nie ma winy. Jeżeli ktoś myśli, ale ktoś, kto... Teraz proszę wziąć pod uwagę Jezusa, który w ostatnią wieczerzę ostrzegał: biada człowiekowi, który mnie zdradzi. Lepiej, żeby się nie narodził ten, kto mnie ma zdradzić. Czyli raczej niebo go nie czeka, jeżeli lepiej, żeby się nie narodził. A jednak Judasz nie zrezygnował ze swojego planu. Może nie wierzył w to, co Jezus mówi. Jednak nie zaniechał planu, wyszedł, pieniądze wziął. Dalej, Jezus się modli na krzyżu, ludzie go przybili, Rzymianie, owszem, żołnierze rzymscy, bili, pluli na niego, a Jezus jak się modli na krzyżu? Ojcze, przebacz im, bo nie wiedzą, co czynią. Przebacz, bo nie wiedzą, co czynią. I proszę zwrócić uwagę, Jezus się nie modli: Ojcze, przebacz Judaszowi. Jest napisane, że jak Judasz wyszedł z wieczernika, wstąpił w niego diabeł. No i właśnie wiemy, jaki był koniec. Nie wiedzą, co czynią, mimo że go krzywdzili bardzo. I dlatego ludzie, którzy nie wiedzą, Bóg zna świadomość ludzi, wolę ludzi i co wybierają. I dlatego jeszcze raz wracam do postaci Jezusa, bo ja chciałam tu jeszcze się pochwalić, że ja po powrocie z Indii dopiero wstąpiłam do zakonu dominikańskiego, bo to jest zakon, który uczył dogmatów, prawdy, veritas, to jest hasło dominikanów. Więc ja pracowałam w służbie zdrowia, ale w Indiach, kiedy eksternistycznie skończyłam socjologię na Uniwersytecie w Indiach, poznałam plan rozbicia kościoła religiami wschodu. Bo ateizm człowieka nie przekonuje, że Boga nie ma, że duszy nie ma. Patrzy na świat cały, widzi, że niemożliwe, żeby to tak z teorii wybuchu powstało. Więc religię tą zastąpić taką fałszywką. I sobie pomyślałam, że rzeczywiście, jak wróciłam do Polski, właśnie wstąpiłam do zgromadzenia. Katechetką jestem od 1980 roku. Od 67 do 80 pracowałam tam w ambulatorium, zajmowałam się chorymi ludźmi. Więc właśnie ja jestem pełni świadoma, co mówię i mam dowody na to, co mówię. I dlatego jak się na podstawie tamtych religii przekonałam, jakie to są tylko ludzkie jakieś fantazje, i jak zobaczyłam program New Age, jak właśnie zlikwidować religię katolicką, zrobić taką uniwersalną religię, wszystkie religie połączyć w jedno. Po trochę z tej religii, po trochę z tej religii, po trochę z tej religii, że każdy będzie się czuł u siebie. Troszkę każdy będzie miał ze swojej religii. Owszem, katolicka wiara fajna, bo jest charytatywna działalność. Teraz indyjska wiara, bo jest magia.
Jeszcze do Boga się nie zna, co można Boga wyobrażać, jak się chce. No, islam, no poddać się Bogu, prawda, Allahowi. Więc można mieszać, ale to jest zafałszowanie w ogóle drogi do Boga. Jest jedna droga, właśnie Jezus. Ja jestem prawda, droga i życie. I taka jest prawda. I jeżeli ktoś tu z Państwa by był ciekaw dokładnie, jest deklaracja Dominus Jezus, opracowana jako przez Watykan, jeszcze podpisana przez świętego Jana Pawła II w 2000 roku chrześcijaństwa, że tylko Jezus jest Zbawicielem świata i tam są dowody na to, i że tylko Kościół posiada pełną wiedzę na temat Boga i drogi do Boga, do zbawienia. Kościół katolicki, bo inne kościoły trochę prawdy mają, a trochę zafałszowane. A tu cała prawda u nas jest. Więc apeluję do wszystkich katolików, żeby byli pewni, że są na dobrej drodze. I tutaj temat, ruszamy z tematem. W takim razie ja to mówię powszechne, więc proszę zwrócić uwagę, że sprawa wyboru religii, wybór. Jedna religia mówi, że będzie unicestwienie, nie ma nic. Druga religia mówi, że jest reinkarnacja. Trzecia religia mówi, że jest sąd Boży. W końcu to nie ode mnie zależy, co będzie po śmierci, tylko jaka jest prawda. I to nie jest tak, że wybieram sobie, bo mi się tu podoba, a tam mi się nie podoba. Szukać, gdzie jest prawda. I dlatego ja tu napisałam, że każda religia wymaga inne postępowanie, inne normy postępowania stawia. Dalej, proszę sobie tak zastanowić, jeżeli jest ktoś w podróży i pójdzie na dworzec i patrzy, który pociąg ma ładne dekoracje, wygodne fotele, towarzystwo przyjemne, a nie patrzy, dokąd ten pociąg jedzie. Więc ważne jest, dokąd dana religia prowadzi. Albo na błędne drogi i się po śmierci nie osiągnie celu, albo się zatracimy, jeżeli sami zdrajcy będziemy, albo Pan Bóg usprawiedliwi, jeżeli ciemnota nas ogarnia. No nie wiem, w każdym razie Bóg będzie sądził. I dlatego przejdźmy dalej do podstawowe religie, jakie są znane, bo jest wiele, wiele różnych religii, czy tam połączenie różnych religii, takie mieszanki religijne, ale takie podstawowe. Buddyzm, mniej więcej V wiek przed Chrystusem, początek. Następne, więc buddyzm ma symbol koło. Powiedziane, że Budda ruszył w ruch koło myślenia prawidłowego, jak osiągnąć nirwanę. Drugi znak to jest znak hinduizmu. Proszę zwrócić uwagę, że ten znak bardzo dużo kobiety noszą jako medalion dekoracyjny na szyi. To jest znak hinduizmu. I według internetu sprawdzałam ilość, to znaczy 2010 rok statystyka. Teraz się pewno też zmienia proporcja, ale w każdym razie taka jest informacja, że V wiek przed Chrystusem, kiedy się ten hinduizm ustabilizował, bo tam były różne odłamy i sekty i plemiona. I według statystyki podane było, że buddyzmu jest 310 milionów na świecie buddystów, ludzi wyznających tę religię, że hinduistów na świecie jest 700 milionów. To było 2010 rok. Dalej, następny jest taoizm. Proszę zwrócić uwagę, ten czarno-białe kółko. To jest znak wiary taoistycznej. Też niektóre panie noszą, a to w kolczyki, a to... To jest rozpowszechnianie znaku taoizmu. Taoizm też jest według statystyki, że V wiek... I napisane jest, że około 250 milionów. To zwykle w Chinach ten taoizm jest najbardziej powszechny. Taoiści mówią, że początek wszystkiego to dwie siły odwieczne, czyli diabeł i Bóg jednakowe początki mają.
Nie tak, że my wiemy, że Bóg stworzył aniołów, wszystko stworzył, co było dobre, tylko część aniołów się zbuntowała, znienawidziła Boga i to są właśnie potępieni aniołowie, szatani. Ale według taoizmu obydwie siły są jednakowe, tylko jedne działają w dobrym kierunku, drugie w złym. I tutaj magicy mówią biała magia, czarna magia. Właśnie to jest raczej na taizmie oparte. Dalej mamy judaizm. Abraham przez Boga wezwany, ale to nie jest jeszcze początek religii judaizmu. Judaizm się liczy od Mojżesza, bo w zasadzie Mojżesz wyprowadził Izraelitów i utworzył odrębną społeczność jakby narodową. Dał prawo Mojżesza, prawda? 10 przykazań podstawową regułą, ale jest cały szereg przepisów, jakie Mojżesz daje, więc jego się traktuje jako tego, który dał początek judaizmowi. To też jest, więc Mojżesz żyje XIII wiek przed Chrystusem. Dalej mamy islam, prawda? Chociaż właściwie chrześcijaństwo jest wcześniej, ale islam to jest VII wiek po narodzeniu Jezusa. Mahomet zakłada religię, prawda? Więc mamy islam, gdzie jest gwiazda i księżyc, jest znakiem tej religii. No i chrześcijaństwo, znak krzyż. Oczywiście tam sobie niektórzy rybki malują coś, ale znak chrześcijaństwa to krzyż. I dlatego proszę zapamiętać te znaki, żeby nie nosić na szyi znaków, które oznaczają inną religię niż my wyznajemy. Kochani, według Hindusów wiara w reinkarnację, ale jest wiele według nich, wiele postaci boskich, ale najbardziej powszechnym stał się Krishna, bo to jest taki na eksport Bóg-człowiek. I właśnie według Hindusów, to oprócz tego, co ja mówiłam, że Krishna i kradnie i jednym ciosem strąca głowę komuś, ale jest on wyznawcy hinduizmu, czciciele Kryszny, jak ja ich pytałam, jaki masz dowód, że to Bóg? A ten mi mówi tak, proszę panią, Kryszna jak zdobył tron, dokonał zamachu na króla, sam został królem, miał 16 tysięcy i 100 żon i miał 180 tysięcy synów. Czy to zwykły człowiek? Taki, ja wiem, no dobrze, ale płodność to nie jest jeszcze cechą Boga, prawda? Więc on mnie argumentował, ale ponieważ Hindusi wierzą, że od sprawy pogody inny Bóg, od sprawy wojny inny Bóg, od ognia inny Bóg, ale właśnie od płodności urodzajów jest Bóg Wisznu i że właśnie Wisznu był wcielony w ciało Kryszny. Jeżeli to był Bóg płodności, urodzajów, witalnych sił, dokładnie to samo, co w Starym Testamencie mamy na temat Baala. Baal był czczony w kraju Kanaana jako Bóg płodności, urodzajów. I właśnie kult płodności, kult urodzajów, kult seksu, kult to we wszystkich religiach pogańskich istnieje. I dlatego tutaj ja właśnie z Krishna jestem właśnie takim przedstawicielem Boga Wisznu, czyli tego Baala w Indii. Jeżeli ja pytam buddystów, jaki masz dowód, że to Bóg? No dobrze, może mądrze mówił, żeby wyizolować się z życia, ze świata, ze wszystkiego, nie pragnąć niczego, skupić się na samym sobie, wprowadzić się w trans. Może to i dla kogoś, tak jak dzisiaj narkomanie, prawda, osiągają takie transy różne. Ale czy to jest dowód, że to Bóg? Jeżeli Budda kilka tygodni myślał, skąd się cierpienie bierze, oświeciło go, wpadł na pomysł. I jeszcze w dodatku podają, że Budda oswoił sobie demona. Ten demon zwinął się w kłębek, pozwolił, żeby Budda na nim usiadł. Ten demon miał 7 głów, zasłonił głowę Buddy swoimi głowami, taki parasol. I Budda, słońce go nie prażyło, monsun mu nie lał na głowę wody. I oświeciło go, miał dobre warunki do oświecenia. Czy to jest dowód, że to Bóg? I dlatego znów mi tu odpada, że taką istotę nazwać Bogiem. A teraz wracamy do sprawy Jezusa.
Proszę Państwa, ja zawsze na religii, jak prowadziłam religię, czy w salkach, czy w szkole, mówię, słuchajcie, jeżeli przyjeżdża do jakiegoś kraju wielki dygnitarz, no na przykład papież ma przyjechać do Polski, to parę lat wcześniej zapowiadają, w tym i w tym roku przyjedzie papież. Każdy, im większy dygnitarz, tym wcześniej przygotowania są na jego przywitanie, na jego przyjęcie. Tak samo Bóg zrobił. Miał być człowiekiem, to wcześniej uprzedził ludzi, że będzie Bogiem z nami, Emanuel, Bóg z nami. I teraz pośród wielu panów, którzy się głoszą, że są bogami, nawet jak czytamy w Starym Testamencie historię, jak Nabuchodonozor wymagał, żeby go nazywać Bogiem, nawet karał, jak ktoś nie czcił go jako Boga. Mamy historię Daniela, młodzieńców w ogniu, w piecu ognistym, Daniela w lwiej jamie, bo nie uznawali człowieka panującego za Boga. Cesarz się uważał za Boga, prześladował chrześcijan, bo nie uznawali go za Boga. I takich bogów ludzi, amatorów na boski tron jest dużo. Więc żeby ludzie rozeznali, który to będzie Bóg, który się stanie człowiekiem, zapowiadał przez proroków. Ano zapowiadał, że będzie pochodził z rodu Dawida, że się urodzi w Betlejem i to w ziemi judzkiej, jeżeli by jakieś inne Betlejem było na świecie, że urodzi go dziewica, że będzie cierpiał, że zmartwychwstanie. Wszystko i weźcie Stary Testament, zobaczcie jak wszystko, nawet taki szczegół, że los rzucili o jego suknię. Jak Jezusa powiesili na krzyżu, to o suknię żołnierze rzucili los, czyja to będzie ta suknia. Taki szczegół prorocy przepowiadali, że właśnie ten, który będzie Bogiem, człowiekiem, takie będzie miał życie, takie będą zdarzenia w jego życiu. I to wszystko, co było przepowiedziane przez proroków, spełniło się w życiorysie Jezusa, wcale niewinnym w historii innego człowieka. I teraz tacy amatorzy, bogowie, no to oczywiście są fałszywi bogowie. I dlatego nie, ja wiem, że wy państwo wszyscy macie jasną wiarę, ale żeby dzieciom, szczególnie młodym dzieciom, którym się w szkole już fałszuje wiarę, na różnych spotkaniach i tak dalej, wiarę w reinkarnację. Ja spotykam katolików, którzy twierdzą, że niemożliwe, żeby było potępienie. Piekło? Ale Bóg jest miłosierny, to niemożliwe, żeby karał na wieki takim cierpieniem. Ano reinkarnacja, bo za grzech musi być kara. Nie zawsze policja takiego dosięgnie. Więc wcielisz jeszcze raz. Ktoś sobie tak wymyślił, ale to jest nieprawda. Bo wyraźnie w Piśmie Świętym mamy podane, że postanowiono ludziom raz umrzeć, a potem sąd. Jezus wyraźnie mówił o sądzie ostatecznym, że wszyscy ludzie staną przed sądem. A nie, że się ktoś będzie jeszcze raz wcielał. I dlatego katolik, jeżeli wierzy w reinkarnację, to ubliża Bogu, bo posądza Boga o kłamstwo. Bo Jezus mówi, że będzie sąd, a ten mówi, że jest reinkarnacja. Czyli zaprzecza prawdzie objawionej przez Boga. Nie dajmy się uwieść, nie dajmy się oszukiwać. Według statystyki było, że chrześcijaństwo posiada 1065 milionów. No teraz przez szereg lat Mahometanie mordują chrześcijan, to może ta cyfra się zmieniła. A islam ma 555 milionów. Teraz proszę zwrócić uwagę, jeżeli chodzi o judaizm, tylko 17 milionów w porównaniu z tyloma populacją świata. Teraz następny. Tu jest właśnie wykres poszczególnych religii. I jak chodzi o ta gwiazda Dawida, islam, znaczy judaizm jest na boku, ponieważ cieniuteńki, tam jest taka zielona, tylko strzałeczka, procent, tak maleńki procent judaizmu w porównaniu z innymi religiami. Mamy tutaj koło, buddyzm, tutaj taka trójka z ogonkiem, to hinduizm. Gwiazda, księżyc to islam, no i krzyż, chrześcijaństwo, a tam popielaty kolor bezwyznaniowy. Twierdzą, że jego nie interesuje, co będzie po śmierci, koniec. No i ateizm, jest 2% ludności,
którzy mówią, że nie ma Boga, absolutnie walczą z wiarą, że istnieje Bóg. Natomiast ci, którzy są bezwyznaniowi, oni na ten temat nie zabierają głosu, mówią, że ich to nie interesuje, żyją tylko dniem dzisiejszym. No teraz następny. No tutaj mamy właśnie dla ilustracji ten wąż właśnie zwinięty w kłębek, Budda siedzi, prawda, głowy tego węża zasłaniają, robią cień, no i właśnie myśli i oświeciło go, prawda? Skąd się bierze cierpienie i jak uniknąć cierpienia? To jest oczywiście, może można to nazwać jakimś no, filozofem, ale nie Bogiem takiego człowieka. Ale oni argumentują, że to Bóg, skoro takiego demona sobie potrafił obłaskawić, podporządkować, to że to musiał mieć jakąś boską moc. No, dla mnie to też nie jest dowodem boskości. Dalej, następny. No tu mamy właśnie postać Kryszny. Kryszna, ja w poprzednim spotkaniu tam wiele ilustracji postępowania Kryszny pokazałam i to w internecie jest, ale chciałam zwrócić uwagę właśnie na tą jego postać jako króla, już tutaj no, najbardziej ulubiona jego żona, że miał tyle, że 16 100 żon i 180 000 synów. Więc według Hindusów właśnie jako dowód boskości, mocy jakiejś witalnej. Jeszcze następny. To jest przywódca taoizmu. Nie wynalazłam, nie szukałam właściwie, bo co do początku taoizmu są różne postacie tam podawane. W każdym razie to już mówiłam, że właśnie głoszą, że jest dwie równorzędne siły. Czyli szatan i Bóg jednakowe mają siły, jednakowy początek i jednakową władzę. Jeden tylko w złym kierunku, drugi w dobrym kierunku działa. I to biało-czarne kółko. No teraz mamy, ja chciałabym islam. Następny. No właśnie, tu jest właśnie taki islamski przywódca założony przez islam, przez Mahometa. Proszę Państwa, a propos tego, co właśnie papież tam z islamistami, z mahometanami ustalał, że to od Boga, religie pochodzą od Boga. Tylko religia, jedna religia mówi inaczej, druga inaczej. No to trudno, żeby Bóg tym mówił inaczej, a innym ludziom inaczej. W każdym razie, co do Mahometa, który twierdził, że on miał do ucha dyktando przez anioła. Jaki ja mam dowód, że faktycznie anioł dyktował to, co w Koranie jest napisane? Jaki ja mam dowód? Ja znam ludzi, którzy sobie mają różne iluzje, omamy, nawet i kłamstwo. Można sobie powiedzieć, że mi tak Bóg powiedział i ludzie się dostosują. Nie ma dowodu, że to faktycznie Bóg. Subiektywne przeżycie. Ktoś mi z muzułmanów tak powiedział, jak ja, bo ja w Indiach bardzo często dyskutowałam z ludźmi tamtejszej wiary. Oni nawet lubili dyskutować, nie to, żeby sobie ubliżać wzajemnie, tylko na jakiej podstawie ty, a na jakiej podstawie ja mam dowód, że to Bóg. Więc jak ja mówię, że no ale Mahomet sobie mógł wymyślić, albo nawet miał zaburzenie umysłowe, jakąś iluzje, ludzie mają różne głosy, słyszą to czy tamto. A on mi mówi tak, a jakie ty masz dowody, że Paweł Święty, który w drodze do Damaszku słyszał Boga, jaki masz dowód, że to był Bóg? To był też Paweł, też subiektywnie. A ja mówię, a Bóg się zatroszczył o to, żeby to zapewnić. Proszę zwrócić uwagę, Paweł jedzie do Damaszku, ma list od arcykapłanów, żeby mordować chrześcijan. Koniec z taką nauką o zmartwychwstaniu. Wszystko to kłamstwo według niego. Zacięty przeciwnik. I teraz na drodze on mówi, że słyszał głos i światło ogromne, które go oślepiło i powiedział, słyszał głos, czemu mnie prześladujesz? Ten pyta, kim jesteś? Jezus mówi, jestem tym, którego ty prześladujesz. Jezus, którego ty prześladujesz. Więc jak on usłyszał bezpośrednio Jezusa, no to oczywiście nie miał wątpliwości. Napisane jest w Piśmie Świętym, że towarzystwo,
którzy towarzyszyli Szawłowi, Paweł tak miał na imię Szaweł, widzieli światło, ale głosu nie słyszeli. Więc teraz jaki ja mam dowód, że faktycznie Bóg do niego tak mówił? A proszę zwrócić uwagę, Paweł oślep, za rękę go prowadzili do miejsca, gdzie mieli zakwaterowanie i tam na miejscu w Damaszku Pan Jezus się objawia chrześcijanowi, Ananiaszowi i mówi mu, Bóg, Jezus mówi do Ananiasza, idź do domu, gdzie mieszka Szaweł. On się teraz modli. A Ananiasz mówi, Panie, on prześladował chrześcijan, on przyszedł nas mordować. Więc Ananiasz nie mógł sobie wymyślić, że mu się Jezus objawił, bo było, on w pamięci miał, że Szaweł tu jedzie nas prześladować. A Jezus mówi, nie, on będzie moim narzędziem, ja go poślę do pogan, żeby Ewangelię głosił. Więc to, że się Bóg objawił Szawłowi, czy później Pawłowi, prawda, Bóg powiedział do Ananiasza. I Ananiasz nie mógł sobie tego wymyślić, bo Ananiasz się bał Szawła. I Ananiasz posłuchał, co Jezus do niego mówi, poszedł do Szawła i mówi, że Jezus go przysłał i Szaweł przejrzał i Szaweł przyjął chrzest. Więc właśnie tu mamy potwierdzenie, że to mówił Bóg do Szawła, bo Bóg to samo powiedział do Ananiasza. Mamy świadka. Natomiast to, co Mahomet słyszał, nie ma świadka, że faktycznie to mówił Bóg. A on sobie mógł po prostu to wymyślić, czy jakieś omamy mieć. I dlatego ja tu chcę podkreślić Państwu jakieś kryterium prawdy, jakieś dowody, że właśnie to jest prawda, a tamto może nie być prawdą. I poza tym, jeżeli to jest u Mahometa nakaz wybicia każdego, kto się nie podda pod regułę Allaha, no to już świadczy, że to nie mogło być od Jezusa. No dalej weźmiemy teraz chrześcijaństwo. Aha, Mojżesz tutaj. No to Mojżesz, już mówiłam, że właśnie wyprowadził, tu jest przejście przez Morze Czerwone i tu jest właśnie początek narodu izraelskiego, bo przedtem to były plemiona wędrowne i w niewoli byli w Egipcie. Dalej następny. Teraz wezmę Jezus. Jezus, religia chrześcijańska pochodzi bezpośrednio od Boga, bo Jezus jako Bóg wcielony. To już mówiłam, że prorocy zapowiadali, a teraz potwierdzenie, nie tylko to, że się sprawdziło to, co prorocy mówili, ale jeszcze Jezusa czyny dowodzą na to, że to faktycznie musiał być Bóg. Przede wszystkim zmartwychwstanie jest takim dowodem, który był dla wszystkich jednoznaczny. Ale my mamy wiele, wiele cudów, które Jezus dokonał. Tylko tak przelecimy. Przemiana wody w wino, tutaj nakarmienie chleba, uciszenie burzy, uzdrowienie paralityka, uzdrowienie ślepego od urodzenia, uzdrowienie trędowatych. Teraz weźmy Łazarza, to jest też ważne. Jezus wskrzesza umarłych. Żaden magik, czarnoksiężnik, czy Budda, czy Kryszna takich czynów nie dokonał. I jest napisane, że Pan Jezus wskrzesił młodzieńca w Naim, w miejscowości Naim, córkę Jaira, ale ktoś się może upierać, że to był letarg, pozorna śmierć. Ale weźmy Łazarza. Jest napisane w Piśmie Świętym, że kilka dni Łazarz leżał w grobie, kiedy Jezus przyszedł odwiedzić rodzinę. Łazarz miał dwie siostry, Marię i Martę. I teraz przychodzi Jezus, a Marta mówi, gdybyś był, to by mój brat nie umarł. A Jezus mówi, on będzie żył. Ja wiem, że będzie żył przy końcu świata. Teraz pyta Jezus, gdzieście go położyli? Siostra zmarłego mówi, nie idźcie, bo cuchnie. Jeżeli przez szpary grobowca cuchnie, to znaczy ciało się rozkłada. Nie ma siły, żeby to był letarg, nie ma siły, żeby można było reanimować, nie ma siły takiej. Jezus poszedł i każe odsunąć kamień z grobowca i woła, Łazarzu, wyjdź z grobu. I facet wychodzi na rozkaz Jezusa, bez żadnej tam magii, masażów i tak dalej. Tu jest dowód władzy boskiej nad życiem i śmiercią.
Tu jest dowód, że jeżeli cuchnie, to znaczy ciało gniło, już się zaczęło rozpadać. I rzeczywiście w tropiku, w ciepłym kraju, bardzo szybko, jeszcze nie wiadomo na co chorował, że właśnie się to rozpada ciało. I Jezus go wskrzesza. I wtedy nawet przeciwnicy Jezusa uznali, że rzeczywiście, jak Jezus wjeżdżał do Jerozolimy, później to śpiewali Hosanna synowi Dawidowemu. Czyli to ten potomek Dawida, którego prorocy zapowiadali. Hosanna synowi. I już faryzeusze postanowili szybciej skończyć, bo mówią, wszyscy za nim pójdą. Bo to był absolutny dowód mocy boskiej. I teraz Jezus właśnie umiera na krzyżu, prawda, i po śmierci zmartwychwstaje. A jeszcze właśnie, jeszcze przemienienie na górze Tabor też. Proszę Państwa, Pan Jezus miał przejść tragiczną śmierć, żeby apostołowie nie zwątpili, czy to faktycznie Mesjasz, Emanuel, jeżeli się dał tak właśnie zmaltretować, to na górze Tabor ukazał się Jezus apostołom jako boska postać, pełna światłości. I obok Mojżesz i Eliasz rozmawiają. Teraz Mojżesz był takim ogromnym wrogiem bawochwalców. Jak Żydzi się modlili do cielca, to Mojżesz kazał ich wybić. Eliasz, jak ludzie czcili Baala, to Mojżesz proroków Baala wybił. Taki przeciwnicy bałwochwalstwa, przeciwnicy fałszywych bóstw. Więc tutaj jak Jezus w towarzystwie Eliasza i Mojżesza, to jest dowód, że to nie fałszywy Mesjasz, skoro ci dwaj z nim rozmawiają, a oni już byli w niebie, oni już nie żyli na ziemi, kiedy rozmawiali z Jezusem. Więc tu mieli i głos z nieba, to jest Syn mój umiłowany, Jego słuchajcie. Żeby ludzie nie wątpili i powiedzieli, że może to nieprawda. Jego słuchajcie. No i potem oczywiście Jezusa zabili i zmartwychwstanie. Teraz chciałabym się ustosunkować do wiary zapisanej w Talmudach. I Żydzi mają zapisane, że uczniowie wykradli ciało Jezusa i głosili, że zmartwychwstał. Tak mają napisane, bo nawet w Piśmie Świętym czytamy, że stróżowie grobu tak powiedzieli, że myśmy spali, uczniowie przyszli, wykradli. Teraz przepraszam, jak żeście spali, to skąd wiecie, co się stało? Myśmy spali, uczniowie wykradli. Spali, to nie wiecie, jak to było. To żaden świadek taki. Drugie, oni tam zapisali sobie, że to na pewno wykradzione ciało. Teraz, proszę Państwa, ja pytam, jeżeli apostołowie głosili, że Jezus zmartwychwstał i wszyscy faryzeusze i wszyscy zabijali za to, że głoszą, że zmartwychwstał. Jeżeli by oni naprawdę, tak jak Żydzi myślą, że oni wykradli ciało, gdyby oni wykradli i gdzieś tam zakopali, za kłamstwo, czy ktoś by życie oddał? Jeden został zabity, drugi zabity, jedynie Jan, apostoł, przeżył śmierć naturalną. Za kłamstwo nikt życia nie odda, a oni twardo mówili, widzieliśmy go po śmierci, dotykaliśmy, jedliśmy razem z nim, zmartwychwstał. I życie oddawali, śmierć ponosili, a dalej głosili, że zmartwychwstał, że widzieli, że to prawda. Więc nie może to być oparte na kłamstwie. Oni woleli śmierć ponieść, niż zaprzeć się tego, że widzieli Jezusa zmartwychwstałego. To właśnie na zakończenie chciałam, żeby Państwo zdawali sobie sprawę, że mamy mocne podstawy naszej wiary. I nie dajcie się zachwiać jakimiś nowymi... Teraz chciałabym... Pan Jezus do nieba poszedł też. Publicznie przy innych, przy apostołach do nieba wszedł. I potem anioł się ukazał, że Jezus kiedyś wróci, że kiedyś przyjdzie. I my, Chrystus umarł, Chrystus zmartwychwstał, Chrystus powróci. Tak w czasie mszy świętej wyznajemy. No już tutaj jeszcze mamy coś jeszcze.
I teraz podsumowanie. Takiego jak Jezus Chrystus, takiego autorytetu nie ma na świecie, nie było i chyba nie będzie. Ja mówię chyba, bo Jezus powróci, to ten sam powróci. Ale żeby ktoś drugi taki był, nie będzie. I dlatego mamy mocne tutaj podstawy do tego, żeby stosować się do tego, co mówi Jezus. Nie zginiemy, nie zbłądzimy. Jezus przestrzega przed fałszywymi prorokami. Jest ich dzisiaj dużo. Właśnie będą mówić, ja jestem tu, ja jestem tam. Nie wierzcie. Dużo się... Jest taki pan Maitreya. Weźmy następny. Bo... Właśnie dzisiaj to jest pan... Napisane jest w internecie, pochodził z dzielnicy azjatyckiej Londynu. Nie napisane jest, jak się nazywał, tylko jest powiedziane, że w Tybecie przechodził przeszkolenie. W Tybecie jest centrala ogólnoświatowej organizacji okultystów, czyli wszyscy, którzy się interesują magią, okultyzmem, paranormalnymi zjawiskami. Tybet ma centralę. I w Tybecie właśnie buddyści wierzyli, że Budda wiele razy ma ciało, coraz to jakąś inną cnotę głosi i uczy i ostatni raz będzie miał ciało, które będzie wcieleniem kosmicznej miłości Maitri. I ta miłość kosmiczna Maitri spowoduje, że ten Budda, który przyjdzie właśnie przy końcu, będzie panował na całym świecie. I głowa hierarchii okultystycznej, czyli ktoś, kto jest na czele wszystkich okultystów, czarowników i magików, przyjął sobie nazwę, że to on jest ten Maitreya, na którego ci buddyści od dawna czekali. On. I on będzie panował na świecie. I właśnie jego, jak chodzi o New Age, jego eksponują jako człowieka, który ma kierować wszystkimi religiami, czyli wszystkie religie połączyć w jedno. I on ma takie logo tutaj z boku, proszę bardzo, na podane. Wszystkie, tak, okrąg oznacza, tak jak są te okrągłe talerze, stoliki, magię, okultyzm. Gwiazda Dawida, tu jest ten judaizm. Dalej mamy krzyż, znak chrześcijaństwa. Mamy gwiazdę i księżyc, znak islamu. Mamy tutaj takie słoneczne, znak hinduizmu. Mamy tutaj na dole gwiazdę Dawida i takie wschodzące słońce, to jest znak syjonizmu. Dalej mamy braminizm na dole, kwiat lotosu i w środku też, proszę zwrócić uwagę, swastyka. Właśnie swastyka jest znakiem rasizmu i rasizm oparty na wierze w reinkarnację jest rasizmem gorszym niż rasizm niemiecki. Bo Niemcy mówili, że rasa wyższa to blond włosy, niebieskie oczy, tam czaszka jakoś inaczej zbudowana. Biologia dzisiaj zaprzeczy takiej teorii, ale powiedzieć, że dusza u Słowian to jest dopiero dusza, co się z ciał zwierzęcych wyłoniła i Słowianie jak dobrze służą, to jeszcze raz się muszą urodzić, będą Francuzami, potem jeszcze raz się muszą urodzić, będą Anglikami, potem jeszcze raz się muszą urodzić, będą Izraelitami, dopiero Izraelita idzie do nieba. No, dobry rasizm dla niektórych, ale Słowian chcą podporządkować jako tych pariasów, którzy mają pierwszy raz ludzkie ciało, dusza, która miała przedtem ciała zwierzęce, po raz pierwszy ma już ciało ludzkie. Jeżeli dobrze służy taki człowiek, to się wciela coraz wyżej i będzie na końcu superman, super człowiek, tak jak Niemcy mówili, nadczłowiek. I ten nadczłowiek po śmierci idzie w kosmos, tak? Według New Age'u, według wiary w reinkarnację i według tego duchowego rasizmu. I proszę teraz wyobrazić sobie, jeżeli by taka wiara była powszechna, że jeszcze Słowianie nie mają duszy zdolnej do rzemiosła, do handlu, tylko na razie czyścić świat, sprzątać brudy i tak dalej. Dobrze będziecie pracować, wcielicie się, będziecie Francuzy, Włosi i tak dalej. Twórczość, kultura, sztuka, rzemiosło, handel. Potem dobrze będą sprawować się pod władzą prawidłową, urodzą się jako Anglicy, Niemcy, którzy mają zdolności duszy władczej, będą rządzić, będą mogli być wybierani do władzy. I ci dopiero jak dobrze będą słuchać przywódcy swojego duchowego,
to dopiero się urodzą, jako tam w Indiach wiedzą, że to Brahmini, a Hindusi uważają, że to właśnie są Izraelici, jak chodzi o białych ludzi. Więc właśnie można tak mieszać ludziom w głowach i rasizm oparty na tym, że dusze inne mają Słowianie, inną duszę Niemcy, inną duszę Anglicy. Jak udowodnić, że moja dusza, Niemca dusza, Anglika dusza, Francuza dusza czy Żyda dusza jest taka sama? Jak udowodnić, że każdy człowiek rodzi się z duszą nieśmiertelną, podobną do podobieństwa do Boga? Rozum, wola, nieśmiertelność. To są cechy duchowe Boga, człowieka, anioła. Rozum, wola, nieśmiertelność. Tego nie mają zwierzęta. I teraz nie ma wspólnego mianownika między zwierzęciem a człowiekiem pod względem duchowym. Owszem, ciało podobne, odżywia się, czy tam oczy, uszy, działanie, ale dusza zwierzęcia nie jest nieśmiertelna. Rozum, wola nie istnieje, więc właśnie tutaj musimy zdawać sobie sprawę, że pogańska religia prowadzi do utożsamienia zwierzęcia i ludzi. Dusza najpierw ma ciało rybki, potem jaszczurki, potem ptaka, potem ssaka, potem Słowianina, potem Francuza, potem Anglika i tak dalej. Ta sama dusza zmienia i ciała zwierzęce, i ciała ludzkie, czyli jest ciągłość ciała od najprostszego do, tak jak w ewolucji, dusza zmienia, prawda? Więc właśnie tu się łączy teoria ewolucji i teoria reinkarnacji i tak się miesza ludziom w głowach. I dlatego to jest absolutnie fałszywe. Już teoria ewolucji też jest obalona przez biologię, bo genetyka wyklucza taką możliwość, żeby ewolucja z ciała zwierzęcia pojawiło się ciało ludzkie. Już genetyka to wyklucza. Ale kiedyś, kiedy z nieznana była genetyka, to takie kombinacje były podawane. Więc tutaj rasizm ten, ja bardzo ostrzegam przed tą wiarą, ponieważ to w New Age'u jest już programowane i proszę zwrócić, że nawet koło papieża się zakręcają tak, żeby jakoś wmontować chrześcijaństwo w to. Także nie jest to jest rasizm. Jeżeli chodzi o duszę, to ja zawsze, jak z Hindusami rozmawiałam, że dusza moja i twoja i Brahmina jest taka sama, a nie kasta pariasów ma gorszą duszę, potem kasta rzemieślników lepszą duszę. Tam mają podział śudra, wajsia, kszatra, brahmin, prawda? Ja im wykazywałam, w jaki sposób udowadniałam? Najpierw udowadniałam, skąd znamy, że jest dusza. Jaki mamy dowód? No bo, że jest dusza u ludzi czy u zwierząt. Jaki mamy dowód? Oni podają Krysznę, a ja podaję Jezusa. I teraz Kryszna, nie mam dowodu, że to Bóg, a ja mam dowód, że Jezus to Bóg. Czyli jeżeli On mówi, to jest prawda. Czyli jeżeli On mówi, że wszyscy ludzie zmartwychwstaną i staną na sądzie, to znaczy to jest prawda. Czyli muszę udowodnić, że Jezus jest Bogiem, potem udowadniam, że Jezus jednak potwierdza Stary Testament 10 przykazań, że to jest prawo Boże, choć Mojżesz różne przepisy dawał, takie praktyczne, ale 10 przykazań do tej pory jest ważne i Jezus mówi, kto mnie miłuje, ten zachowuje przykazania. I więc ja tutaj udowadniam, że Jezus potwierdził, że 10 przykazań to jest właśnie prawo Boże i Jezus mówił o tym, że wszyscy zmartwychwstaną i staną na sądzie. Wobec tego to jest prawda i musimy się z tym liczyć. Mamy jedno jedyne życie. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.